Dawid Myśliwiec z kanału Naukowy Bełkot jest nękany przez internautów. Przyznaję się otwarcie, nie czuję się bezpiecznie na YouTubie, czuję się nękany, czuję się bezsilny, że nie mam narzędzi ze strony YouTuba, które pomagają mi w tym zrobić. Zwrot nawołujący do samobójstwa dostał się do finału plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. Nafcia po ostrej spinie z Fagatą przeprasza za swoje słowa skierowane do pewnej TikTokerki. Jeżeli poczułyście się źle, to ja was przepraszam i nie chciałabym nigdy, żebyście tak się poczuły. Marty Renty pokazuje ukrytą stronę swojego życia i płacze do kamery. Lecimy z pierwszym tematem. Dawid Myśliwiec, czyli doktor chemii i twórca popularnego kanału Naukowy Bełkot, wyznał w swoim filmie, że czuje się nękany w sieci. Jako naukowiec i autor książek, który jest aktywny w mediach społecznościowych, Myśliwiec prowadzi dwa kanały, gdzie publikuje treści popularno-naukowe, w tym o tematach kontrowersyjnych związanych np. z koronawirusem czy szczepionkami. I mimo posiadania stałego grona widzów w swojej społeczności, którzy zawsze dobrze odbierają jego filmy, Dawid zdradził, że regularnie doświadcza nękania. Od pół roku, od roku. Czuję się nie krytykowany, nie hejtowany, tylko nękany. Niektórzy internauci w komentarzach pod jego filmami wyrażają nienawiść, a szczególnie w kontekście tematu szczepionek. Sugerują oni, że Dawid ma krew na rękach albo że się na przykład sprzedał. W komentarzach pojawiają się również życzenia śmierci skierowane do niego, do jego rodziny, w tym dzieci. Ja w tym momencie jestem w takim stanie psychicznym, bardzo często po takiej sesji czytania takich komentarzy, że nie życzyłbym nikomu, żeby w takiej sytuacji był i doskonale wiem, że niektóre z tych osób robią to celowo, to są opłaceni trolle, ale niektórzy po prostu w to wierzą, dali się, nie wiem, nabrać, zmanipulować. Szczepionki, teorie spiskowe, konspiracje, tego typu tematy polaryzują Polaków na maksa. Dawid podkreśla, że nie ma nic przeciwko konstruktywnej krytyce, lecz chodzi mu o autentyczne nękanie, z którego wynikają negatywne emocje, chociażby takie jak strach. No, że skoro chcę mówić publicznie o czymś, to powinienem być gotowy na krytykę. Ja jestem gotowy na krytykę, jestem gotowy na hejt, ale na to się nie pisałem. I takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i powinniśmy pomyśleć, jak... Co zrobić, żebym nie musiał tego czytać? Ja mam pomysły. Moje pomysły są takie, że od tej pory nie publikuję nigdzie. Do tej pory wyśmiewałem niektóre takie komentarze, więc od tej pory nie będę publikował takich komentarzy, będę publikował pozytywne komentarze, będę się publicznie chwalił tym, że robimy zajebiste filmy. Dawid, pomimo bycia przeciwnikiem cenzury w jakiejkolwiek formie, wprowadził na swoich kanałach filtr do komentarzy. Jak mówi, zrobił to, aby chronić swoje zdrowie psychiczne i skupić się na tworzeniu wartościowych materiałów. Zgadzam się jak najbardziej z Dawidem, że istnieje ogromna różnica pomiędzy wejściem z kimś w polemikę, konstruktywną rozmowę, bo przecież nikt nie powiedział, że Naukowy Bełkot przedstawia samą prawdę i tylko prawdę i można się z tym kanałem nie zgadzać, a tego typu wyzwiskami czy groźbami w komentarzach. Niestety, jak widzimy, rzeczywistość bywa brutalna i brakuje miejsca do tej wartościowej polemiki. Jeżeli Dawidowi tak to oddziaływało na psychikę, to bardzo dobrze, że wprowadził filtry. Nie każdy przecież musi być jakoś super turbo odporny na hejt. Wydaje mi się, że każdy ma jakiś limit tego, ile może znieść. I jak widzimy, limit Dawida z kanału Naukowy Bełkot został właśnie przekroczony. Plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2023 organizowany przez Uniwersytet Warszawski i wydawnictwo PWN zgromadził różnorodne propozycje słów, które odzwierciedlają język młodych ludzi. Wśród nominowanych znalazły się terminy takie jak bambik, drillowiec, delulu czy... zgrypała. Konkurs corocznie wybiera 20 słów zaproponowanych przez internautów, które to słowa przeniknęły do codziennego języka najmłodszych pokoleń, zarówno w świecie realnym, jak i na platformach społecznościowych czy w grach. A do finału w tegorocznej edycji zakwalifikowały się m.in. cringe, lol, NPC, sigma czy slay. Jury, w którego skład wchodzili m.in. pan profesor doktor habilitowany Marek Łaziński, wspierane przez zespół doradczy nastolatków, wybrało słowa, które odpowiadały regularnie i nie były obraźliwe. No właśnie, tak miało być w teorii, a w praktyce? Tegoroczna odsłona plebiscytu nie obyła się bez dużej kontrowersji. Krytykę wywołało słowo kys, będące skrótowcem od angielskiego kill, czyli po polsku po prostu z**i się. Nawet na oficjalnej stronie PWN jest takie samo tłumaczenie. Eksperci i aktywiści zwracają uwagę na potencjalnie szkodliwe konotacje. Suicydolożka Minerva Wdzięczkowska podkreśliła, że sugerowanie komuś sam
a nawet jeśli w formie żartu, jest niewłaściwe i dodatkowo sprzeczne z regulaminem plebiscytu. Regulamin ten bowiem wyklucza słowa nawołujące do agresji czy nietolerancji. Pani Minerva napisała na swoim Instagramie. Tego typu wyrażenia mogą być żartem, ale czasem są też agresywną odpowiedzią czy formą obelgi. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego sugerowanie komuś samolubstwa jest poniżej wszelkiej krytyki. Namowa do jest ponadto nielegalna. Celem plebiscytu jest popularyzacja języka polskiego, promocja wyzwisk i agresji słownej to nie jest dobry kierunek i wydawnictwo w regulaminie pisze, że tego nie chce i tylko dlatego to wyrażenie powinno wylecieć. Wiem, że nie lubicie jak o tym mówię, ale rzucanie samolubstwem w żartach nie jest okej. Zwróćcie też uwagę, że tutaj to nie jest samo wspominanie tylko używanie do kogoś bezpośrednio wyrażenia w trybie rozkazującym. Trochę wyższy kaliber, prawda? Po pierwsze, rzucając tego typu żart w klasie, nie wiecie, co przeżywają osoby, które to słyszą. Może któraś z nich jest w kryzysie, może myśli o sobie źle, może walczy z myślami i taki żart sprawi, że tę walkę dziś przegra. Może jest w żałobie dalnej i wasz brak wrażliwości jej tę żałobę utrudni. Po drugie, jak mamy zorientować się, że ktoś potrzebuje pomocy, jeżeli używając języka w ten sposób, przestajemy być wrażliwi na temat. Spróbujcie kiedyś przez 2-3 dni wyłapać wszystkie referencje do samolubstwa, jakie widzicie, słyszycie. Mogą się założyć, że naliczycie dużo memów. Kilka komunikatów w stylu złamałam 3 paznokcie, no ja się normalnie zabiję. I mniej więcej 0 komunikatów związanych z pomocą, wsparciem, potrzebami. Podobne obawy wyraziła m.in. psycholożka Paulina Filipowicz oraz aktywista Dominik Kuc. Wybór słowa kys do finałowej 20 mógł być więc wynikiem nieprawidłowego sprawdzenia jego znaczenia, jakiejś pomyłki. Co ciekawe, za użycie tego zwrotu w grze League of Legends można otrzymać bana. Co wy o tym wszystkim myślicie? Ja uważam, że jeżeli suicydolożka, przed nagraniem materiału w ogóle nie miałem pojęcia, że taka profesja istnieje, a więc osoba wykształcona i znająca temat od podszewki, jeżeli taka osoba twierdzi, że jest to szkodliwe, no to ciężko nie przyznać jej racji. Ja mam do żartów i do tego, co ludzie mówią, bardzo duży dystans, niemniej wiem, że wszystko zależy od grona, w jakim przebywamy i jak dobrze znamy towarzystwo. W pewnych kręgach możemy sobie żartować nawet i bo wiemy, że ci ludzie nie wezmą tego na poważnie, znają konwencje. Jednak są takie miejsca, są tacy ludzie, gdzie w ten sposób wypowiedziany żart może wcale nie być odebrany dobrze. W takich sytuacjach nie będziemy się więc zachowywać tak samo i będziemy uważać na to, co mówimy. A przede wszystkim nie pozwolimy sobie na tego typu żarty, chodzi o wyczucie. Wydaje mi się, że skandal polega na tym, że plebiscyt nie ogranicza się do pewnej grupy, a jest po prostu ogólnopolski i dlatego wzbudza takie kontrowersje. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie do tego podejście, bo naprawdę mnie to interesuje. W jednym z ostatnich odcinków informowałem was o sporym spięciu na linii Nafcia-Fagata. Fagacie nie spodobało się wtedy, w jaki sposób Nafcia skomentowała TikToka pewnej dziewczyny, a raczej w jaki sposób skomentowała tę dziewczynę. Pozwólcie, że wrzucę tutaj fragment z poprzedniego odcinka, tak żebyście wiedzieli, o czym mowa. Było do konfliktu pomiędzy dwiema znanymi influencerkami, Fagatą i Nafcią. Nafcia, która jest nowym nabytkiem organizacji Fame MMA i ma zmierzyć się na najbliższej gali z Lizą, opublikowała wideo, które wywołało bardzo mieszane reakcje. Część osób się dobrze bawiła, a część skrytykowała ją za wyśmiewanie wyglądu innej dziewczyny. Dodatkowo sugeruje ona, że pewnie te pryszcze to jakiś makijaż, bo nie można mieć aż tak strasznej cery. Zobaczcie, o co poszło. I wyobraźcie sobie, że koło takiej się budzicie rano, nie? Tej pierwszej. Chociaż mi się wydaje, że to jest zrobiony po prostu makijaż taki, jakby miała takie problemy z cerą. Muszę zapytać ją o znanie. Przepraszam bardzo, ale ja nie wyglądam aż tak tragicznie bez makijażu. Jedyne co, to mam bardzo jasne rzęsy i brwi, okej? Okay? I wyglądam troszeczkę jak embrion. Ale, actually, nie wyglądam tak źle bez makijażu. Troszeczkę jak ślepy jamnik tylko. Delikatuniunio jak ślepy jamnik. W odpowiedzi na krytykę internautów Nafcia postanowiła przeprosić. Tłumaczy, że jej wypowiedź została nadinterpretowana. Przepraszając, podkreśliła, że nie miała zamiaru sprawić, aby ktokolwiek poczuł się urażony. Taki jest standard. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. Tak mocna reakcja na ten żart oraz wyparcie nie sprawi, że problem minie, a tak naprawdę jesteśmy w stanie, pracując nad sobą, sprawić, że kolejnym razem taka rzecz nas tak po prostu mocno nie dotknie, więc chciałabym zwrócić po prostu waszą uwagę na to, że jeżeli poczułyście się źle, to ja was przepraszam i nie chciałabym nigdy, żebyście tak się poczuły albo poczuli, ale chciałabym, żebyście też wyciągnęli z tego jakieś wnioski, które będą bardziej edukacyjne i żebyśmy po prostu dbali o siebie tak, żeby kolejnym razem nas to nie dotknęło,
tym bardziej ze strony osób, które po prostu nie chciały nas zranić. Taka jest moja forma walki z moimi codziennymi problemami oraz kompleksami, ale oczywiście rozumiem, że to nie musi być wasza forma walki i chciałabym, żebyście zrozumieli, że nie to było moim celem, żeby was zdołować oraz zrobić coś, po czym będziecie po prostu czuli się źle. Opinie są podzielone, ale raczej większość nie kupuje tłumaczeń Nawci i dalej uważają, że nie zrozumiała do końca problemu i sama nie wie do końca, dlaczego w ogóle musi przepraszać. Ja osobiście w tym sporze poparłem Fagatę, ponieważ wypowiedź Nawci bardzo mi się nie spodobała. A wy? Jaka jest wasza opinia na ten temat? Marti Renti, znana polska influencerka, opublikowała film, na którym stara się ukazać nie tylko te pozytywne, ale też negatywne aspekty jej życia. I teoretycznie pokazuje ona swoje emocje w bardziej autentyczny sposób. No właśnie, teoretycznie. Materiał ten natomiast wywołał dyskusję wśród internautów, którzy zaczęli się zastanawiać, dlaczego Marti Renti w ogóle postanowiła nagrywać momenty, w których jest smutna albo płacze. Film, według Marti Renti, miał na celu pokazać, że każdy miewa gorsze dni, nawet influencer. Niektórzy uznali to jednak za nadmierne eksponowanie swoich emocji i porównali do scenariuszy popularnych programów telewizyjnych. Ja obejrzałem i trochę dziwnie to wygląda, ale zobaczcie sami. Widzę to tak, przekaz jest dobry, ale wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Miało to chyba rzucić światło na obecną kulturę mediów społecznościowych, gdzie życie publiczne, życie znanych osób często jest stylizowane na idealne, a autentyczne wyrażanie swoich emocji może zostać uznane za coś dziwnego, niepotrzebnego. I faktycznie warto pamiętać, że za ekranem telefonu czy monitora znajduje się prawdziwy człowiek. Chcę wierzyć w to, że taki był zamierzony przekaz Marti Renti, kiedy publikowała ten film. Dziękuję Ci za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli podobał Ci się w jakimś stopniu, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. Na ten moment ja się z Tobą żegnam, ale do zobaczenia już jutro.